natury nie oszukasz. Organizm ludzki jest tak skonstruowany, że no nie możesz jakby pominąć jakiejś części, żeby ułożyć całość puzli. Starzenie ono jednak następuje, pomimo że będziemy zaklinać rzeczywistość bardzo mocno, ale najważniejsze, żeby robić to z takim smakiem, z takim wyczuciem. Zgubiłam się. No nie szkodzi, słuchaj, jakby już wracamy. Pytałam o to, jaki jest wpływ cukru na dietę. Za mojej młodości, czyli wiesz... Czyli dopiero co? Czyli w XIX wieku było tak, że nie, że w ogóle wiesz, tylko kawałeczek kurczaczka chudego, żadnych tłuszczy i tak dalej, i tak dalej. No niestety, to teraz wszystko skutkuje. Okay. Skutkuje różnymi chorobami. No umówmy się, wszystkie powinnyśmy żyć zdrowo, jeść dużo awokado, wiesz, pić dużo wody i się wysypiać, a prawda jest taka, że przychodzimy do gabinetu i oczekujemy cudu. Wow, zróbcie mi coś. Mam 25 lat i ja już tu widzę w ogóle pierwsze zmarszczki. Witam Cię serdecznie w moim programie Kobieta Pełna Zdrowia by Ola Hołady-Pudełko. Celem programu jest motywować, inspirować i edukować wszystkie kobiety. Zapraszam Cię do subskrybowania kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi wywiadami oraz inspiracjami od moich gości. Cieszę się, że tu jesteś i życzę przyjemnego oglądania. Partnerami odcinka są Barrel Studio, przestrzeń kreatywna dostosowana do Twoich potrzeb. Biozakupy. Sklep z artykułami ekologicznymi. Instytut Piękna Glow Spa. Glove. Akcesoria do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w moim programie Kobieta Pełna Zdrowia by Ola Hołady-Pudełko. Moim dzisiejszym gościem jest kobieta, bizneswoman, właścicielka prestiżowego miejsca beauty na mapie Bydgoszczy, Instytutu Piękna Glow Spa. Kobieta podchodząca do piękna w wyjątkowy sposób i niezwykłą dbałością. Moim gościem jest Magdalena Komoń. Dzień dobry. Dzień dobry. Madziu, ponieważ zajmujesz się tak naprawdę wspieraniem kobiecej urody, chciałabym z Tobą porozmawiać na temat, który niestety prędzej czy później dosięgnie każdą z nas. Mianowicie, jak Ty, właścicielka miejsca beauty, zapatrujesz się na starzenie się skóry? Starzenie się skóry. Temat od, że tak powiem, dla nas nieznany, Olu, prawda? Absolutnie. Absolutnie. My się nie starzejemy, nasze skóry się nie starzeją, a prawda jest taka, że ja się na to zapatruję w ten sposób, że z jednej strony uważam, że starzenie się z godnością jest mocno przereklamowane. No jednak. Oczywiście, jasne, że tak. Mamy tyle możliwości, że nie ma co się starzeć z godnością. To jest w ogóle, nie uznaję tego, okay, tego stwierdzenia. A z drugiej strony bardzo mocno wychodzę z założenia, że takie naturalne podejście jest bardzo ważne, żeby nie szaleć, żeby nie robić sobie, że tak powiem, karykatury z naszego wyglądu, tylko żeby nam było z tym wyglądem dobrze, czyli jak najbardziej wspierać naturalne procesy. Bo jakby nie patrzeć, no to starzenie ono jednak następuje, pomimo że będziemy zaklinać rzeczywistość bardzo mocno, ale najważniejsze, żeby robić to z takim smakiem, z takim wyczuciem i zgodnie z nami, jeżeli wiesz, no to na co masz ochotę, żeby zrobić, nie? A nie iść z jakimiś trendami. Okej. Okay. To jest ciekawe, co powiedziałaś, bo chciałabym porozmawiać o tej granicy. Wiesz, jakby do jakiego momentu dbamy o to, żeby spowolnić procesy starzenia, ale robimy to w sposób naturalny, tak? Czyli chciałabym, żebyś powiedziała o tym, co to są te sposoby naturalne, twoim zdaniem, a gdzie jest ta granica, która mówi o tym, że zaczynasz przesadzać? Widzisz, bo to jest tak. Obecnie jest bardzo fajny trend, że coraz więcej z nas, kobiet i zarówno kobiet, jak i mężczyzn, żyje zdrowiej. Bo ty mówisz, pytasz, gdzie, wiesz, od którego momentu zaczyna się starzenie i tak dalej. Gdzie powinniśmy zacząć dbać? Zawsze powinniśmy o siebie dbać. Nie, poczekaj. Jakby moje pytanie nie dotyczy tego, kiedy powinniśmy zacząć dbać, tylko jakie dbanie w twoim mniemaniu jest tym dobrym, naturalnym, wspierającym, tak, czy też hamującym proces starzenia, a jaki rodzaj dbania jest tym, które już no, zaczynamy przesadzać? Okej. To jakby tym takim czynnikiem najważniejszym jest to, żeby zdrowo żyć zawsze. Wtedy super, jakby ten proces starzenia będzie zupełnie inaczej się, wiesz, odbywał niż u osób, które no, do 40 roku życia, rozumiesz, nic ze sobą nie robią.
wiesz, używki, niezdrowy tryb życia i tak dalej, i tak dalej. I potem nagle, o nie, to coś się dzieje, rozumiesz, nie? Coś tu się zaczyna dziać. Aha. Nie, to tak nie działa. To trzeba po prostu jakby konsekwentnie jakby te zdrowe nawyki w sobie wyrabiać od zawsze. Dlatego my, mówię, obecnie mamy taki, jest ten taki zdrowy trend, który przerzucamy na młodzież, na dzieci, co bardzo mnie cieszy, dlatego że jakby później już te wszystkie, wiesz, takie techniki bardzo mocno inwazyjne powolutku, moim zdaniem, odchodzą do lamusa, bo można wspierać urodę naturalnymi sposobami. I nawet jak się przychodzi do gabinetu, to ten proces jakby odtworzenia tej młodości, ten proces taki naprawczy jest dużo dla nas fajniejszy i taki bardziej satysfakcjonujący, z tego względu, że jakby świadomość osób o tym, jak trzeba, wiesz, wspierać suplementacją, dietą, ilością wody, takie, wiesz, prozaiczne rzeczy, jak można wspierać gabinetowe zabiegi, nie? To co według Ciebie jest takim czynnikiem najbardziej przyspieszającym starzenie się skóry? Jest kilka takich czynników. Nie ma chyba takiego jednego, ale wiadomo, że po pierwsze my żyjemy w środowisku niezbyt dla nas korzystnym. Jest Czyli coraz, co, powietrze? Tak, jak najbardziej. Jest coraz gorzej. O tym smogu, wiesz, się dużo mówi i bagatelizuje w niektórych środowiskach, co uważam, że niesłusznie. I jakby my musimy też pamiętać, żeby wspierać na co dzień nasze wnętrze, żeby nasze zewnętrze wyglądało i czuło się lepiej, tak? Także zabiegi w gabinecie jak najbardziej, ale nie drastyczne, nie? Nie drastyczne, nie jakieś, wiesz, zmienianie rysów twarzy i tak dalej, bo jakby to nadal nic nie daje, bo wiesz, z jednej strony widzimy bardzo dużo pań, które bardzo by chciały szybkiego efektu, tak. A zapominają o tym, że wiotkość skóry, że tak powiem, naprawiamy wewnętrznie, a nie tylko zewnętrznie. No dobra, czyli mamy to powietrze, co jeszcze będzie wpływ, jakby jakie czynniki Twoim zdaniem powodują, że ta skóra... Dieta zdecydowanie, okay. Odchodzimy od w tej chwili na całe szczęście od niejedzenia tłuszczu. Za mojej młodości, czyli wiesz... Czyli dopiero co? Czyli w XIX wieku było tak, że nie, że w ogóle wiesz, tylko kawałeczek kurczaczka, chudego, żadnych tłuszczy i tak dalej, i tak dalej. No niestety, to teraz wszystko skutkuje. Okay. Skutkuje różnymi chorobami autoimmunologicznymi, bo nie dostarczałyśmy sobie odpowiedniej ilości tłuszczy i tak. No teraz już wiemy, już ta wiedza jest zupełnie inna i wy, dietetycy i środowisko w ogóle zajmujące się jakby zdrowym odżywianiem naciska na to, żeby jednak te tłuszcze wprowadzać do diety, co jakby u nas w gabinecie też jest bardzo ważne, bo u nas w SPA po prostu też jakby panią uświadamiamy, że te tłuszcze należy spożywać, żeby wzbogacić jędrność skóry, żeby ta skóra dobrze wyglądała. No bo skóra też ma przecież tłuszcz, że tak powiem, oczywiście, w sobie, prawda? Oczywiście, czasem za dużo, wiadomo. Z tym sobie też świetnie radzimy, nie? Okej, to jakby chętnie o to zapytam. Powiedz proszę, jak Ty oceniasz wpływ cukru na skórę? Czy w ogóle masz jakieś doświadczenie, czy w ogóle totalnie nie rozmawiacie o tym u swoich klientek? Rozmawiamy jak najbardziej. Jakby całe w ogóle założenie, wiesz, prowadzenia SPA, które ja prowadzę, którego jestem właścicielką, jest takie, że bardzo mocno holistycznie podchodzę do, wiesz, do zabiegów. To nie jest tak, że ktoś przychodzi, zrobi zabieg, wychodzi, okej, nie. My robimy wywiad, dowiadujemy się, co ten ktoś je, jak żyje, jakie leki spożywa i tak dalej, i tak dalej. Także dużo informacji z Państwa zawsze wyciągamy, jak przychodzą do nas i jakby zgubiłam się. No nie szkodzi, słuchaj, jakby już wracamy. Pytałam o to, jaki jest wpływ cukru na dietę, czy też na starzenie, ja już jestem gdzieś daleko w tłuszczach. Jeżeli chodzi o cukier, no insulinooporność, no to jest przecież plaga XXI wieku, to jest choroba, która w tej chwili dotyka bardzo, bardzo wielu osób i insulinooporność ma ogromny wpływ na, czyli cukrzyca typu drugiego, może tak sprecyzuję, ma ogromny wpływ na wygląd skóry, przesuszenie skóry, wiotkość skóry, jakby napady rumienia, bardzo często jest mylony też jakby te objawy insulinooporności, bardzo często wiążące się też z innymi chorobami autoimmunologicznymi, na przykład z Hashimoto, występuje rumień. I ten rumień bardzo często jest interpretowany czy diagnozowany zazwyczaj przez doktora Google jako trądzik różowaty, co jest w ogóle całkowicie
Całkowicie można wykluczyć ten rumień w momencie, kiedy mamy dopasowane dobre zabiegi, nieinwazyjne, a właśnie wszystko jest to robione mądrze i wdrażamy dietę. I dlatego też ta współpraca ze specjalistami w gabinecie takim jak mój jest bardzo ważna, żeby odesłać taką osobę do dietetyka, czy do psychodietetyka, czy gdzieś, wiesz, do specjalisty, który jakby będzie wiedział, jak to dalej prowadzić, diagnozować, jednocześnie dopasowując zabiegi do tego, żeby one były skuteczne. Mhm. A jaki właściwie ma wpływ na naszą skórę sen? O, ogromny, ogromny. Znaczy, wiesz, to jest tak. Ja się śmieję, że ogromny, bo wszystkie z nas nie dosypiają. Może nie wszystkie. Odkąd zamieniłam się z moim mężem i śpię z moją roczną córką, która śpi całą noc, to jakby świetnie sobie radzę. Dziękuję. Dziewczyny są fajne, prawda? Nawet roczne. Rozumieją drugą kobietę. Ale wiesz, my się śmiejemy, że z tym snem jest tak, że nam się zaleca się, żeby po prostu tego snu było między 22, nawet wiesz, z medycyny chińskiej tak. Samej, że między tą 22, a którąś tam rano, rozumiesz, żeby ten sen był. No czy on jest, no w dzisiejszych czasach my tak szybko żyjemy, wiesz, no wszystko jest takie trochę szalone, że nawet jak my sobie zaplanujemy ten sen właśnie w odpowiednich godzinach, to ciężko jest to zrealizować, ale ma ogromny wpływ. Jak człowiek jest wyspany, no to nasz organizm odpoczywa, on się regeneruje. No w nocy jak dużo komórek po prostu się regeneruje i my dużo lepiej wyglądamy, także ten sen jest bardzo, bardzo ważny. Mhm. Okej. Okay. Tak jakby przechodząc już z takich tych naturalnych metod, które prawda nam pomagają, to powiedz proszę, bo wspominałaś o tych zabiegach nieinwazyjnych, tak? To jak możemy, ja bym w ogóle chciała, żebyśmy przeszły przez różne grupy wiekowe, jeżeli chodzi o skórę, tak jak są kremy, wiesz, tam nie wiem, do 25 roku życia, tam do 30, nie wiem, ty jako specjalista mi powiesz, jak mniej więcej będziemy to myślałam, dzielić. Myślałam, że powiesz, że po 40 roku życia. Nie, tak starych nie będziemy omawiać. Żartuję. To w jaki sposób my wtedy powinniśmy dbać o naszą cerę, wiesz, jak wspierać, co jest na dany wiek, ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że wiesz, jedne panie dbają o siebie bardziej, drugie mniej i tak ciężko jest powiedzieć, że wszystkie 20-latki powinny robić to, a wszystkie 30 to. Natomiast tak, wiesz, uśredniając to, w jaki sposób powinny dbać o skórę na przykład 25-latki? O, to co powinny, a co robią, to jest zupełnie inna rzecz. Co powinny. No umówmy się, wszystkie powinnyśmy. Żyć zdrowo, jeść dużo awokado, wiesz, pić dużo wody i się wysypiać, a prawda jest taka, że przychodzimy do gabinetu i oczekujemy cudu. Wow, zróbcie mi coś. Mam 25 lat i ja już tu widzę w ogóle pierwsze zmarszczki, tutaj bym chciała troszkę usta powiększyć, coś. No i właśnie jakby takie błędne koło tego dbania o urodę jest takie, że 25-latki robią sobie wypełniacze, bo chcą takiego efektu już teraz natychmiast. Wiesz, bo one nie zwracają uwagi na to, że gdzieś tam zaczyna się pojawiać jakaś wiotkość i to w ogóle, nie, to nie jest istotne. Tu musi być efekt. Musi być efekt tu i teraz. Brak jest tej cierpliwości. Dlatego jakby my zawsze zalecamy regularność, systematyczność. Przyjdź do gabinetu raz na 4, na 5 tygodni, wykonaj zabieg, który będzie dla ciebie, wiesz, nawilżający, oczyszczający, jakiś taki wspomagający. Można już zacząć sobie, wiesz, wprowadzać jakieś takie stymulacyjne zabiegi, ale to znaczy? Jakie to są stymulacyjne? Stymulacyjne, czyli na przykład, wiesz, raz na jakiś czas falę radiową, żeby pobudzić ten kolagen. On w wieku 25 lat, umówmy się, on jest mocno pobudzony, ale już proces starzenia się zaczyna. Ale nie jestem tak bardzo sceptycznie nastawiona do takiego, wiesz, szybkiego efektu tu i teraz, do wypełniania i różnych takich efektów wow już teraz, dlatego że na to będzie czas. Ja zawsze mówię, dziewczyny, zostawcie to sobie, bo już w pewnym wieku, wiesz, no już ten kolagen się nie odbudowuje, umówmy się. Wtedy ciężko jest uzyskać efekt takimi bardzo jakimiś delikatnymi sposobami. Wtedy jakby ten taki efekt wypełnienia jak najbardziej możemy wykonać, ale no też wiadomo pod okiem dobrego specjalisty, który ma gdzieś tam ten zmysł też artystyczny trochę. Nie? Dobra, czyli jakby ze swojego wachlarza usług przychodzi 25-latka, ona jakby nic jej się nie dzieje na twarzy, w takim sensie nie ma, nie wiem, trądziku, tak, ani nie ma jakichś tam, nie wiem, zmian skórnych.
Tylko ona przychodzi i mówi, pani Magdo, ja to bym chciała tak zadbać o siebie. Mm-hmm. To jaki zabieg jej wtedy proponujesz? Idealna klientka właśnie. No idealna klientka, która przychodzi z tą świadomością, chce zadbać o siebie, a nie, że chce, wiesz, odgruzować zaniedbania sprzed moich kilku poprzednich miesięcy. Mm-hmm. Także właśnie o to chodzi, że ta regularność, nie? To, co mówiłam. Mm-hmm. Że... Ale chodzi mi o zabieg, wiesz, czy mówisz nawilżanie? Nawilżenie, oczyszczenie, wiesz, jakiś peeling taki profesjonalny, wiesz, czy węglowy, czy kawitacyjny, mm-hmm. czy to będzie oksybrazja, czyli peeling wodnotlenowy, mm-hmm. no to już jakby też dopasowujemy Jasne. Indywidualnie, tak? No mm-hmm. bo pewnych zabiegów no nie można robić pewnym, dla niektórych osób, tak jak mówiłam, ten wywiad jest bardzo ważny, czyli mm-hmm. wiesz, na co ta osoba choruje, tak. jakie leki bierze i tak dalej, to ma ogromne znaczenie. Paniom często się wydaje, właśnie zazwyczaj właśnie ten między 25 a 35 rokiem życia, gdzie jakby jest bardzo dużo takich informacji zaczerpniętych z internetu, że wow, moja koleżanka sobie to zrobiła i ma taki super efekt. No i my teraz, wiesz, robimy, okej, okay, ale pani ma tutaj te leki, pani bierze, one będą miały, tego nie możemy u pani zrobić, bo to nie ta pora roku. Mhm. Ale jak to? Ale ona miała zrobione. No może i miała, ale my tego jakby nie wykonamy, bo jest to niezgodne po prostu z jakby z porą roku, bo jest mhm. Światło słoneczne i tak dalej i no nie jest to dobre dla pani. Tak? Mhm. Także jakby to też jest bardzo ważne, że no nie każdy zabieg jest dla każdego mhm. tak samo wystarczający, czy tak samo skuteczny, nie? Dlatego ten wywiad jest taki ważny. Jasne. A w jakim wieku w takim razie powinno się, albo można już rozpatrzeć działanie, znaczy zabiegi takie, wiesz, z igłami. Mi mhm. chodzi, nie wiem, te dermapen, tak? Mhm. Czy jakieś takie, mhm. że tam dużo jest nakłuć mhm. w tym, kiedy to powinno zacząć się robić. Wiesz co, to też nie ma reguły, bo jeżeli chodzi tak, ten zabieg, o którym mówisz, czyli mezoterapia mikroigłowa, właśnie. To... Ten miałam na myśli. Tak, czyli mikronakłucia, one są tak naprawdę, my czasem wykonujemy już u nastolatek, bo jeżeli, wiesz, problem dotyczy, nie wiem, rozstępów, mhm. No to działamy już, tak, za zgodą rodziców oczywiście i tak dalej, a po to, żeby no, ta skóra się regenerowała, bo to jest jakby kontrolowane uszkodzenie mhm. skóry w celu jej regeneracji, tak. Czyli to tu nie ma wieku. Tu nie ma wieku, tutaj jakby wtedy, mhm. kiedy jest taka konieczność, czyli wtedy, kiedy występuje takie zalecenie, czy są to blizny, czy są to kurze łapki, czy wiesz, czy tutaj bruzda mhm. wargowo-nosowa, czy no po prostu wszystko zależy od problemu. Czy blizny potrądzikowe, one się zdarzają przecież też już u no tak. bardzo młodych osób i żeby tych kompleksów, które gdzieś tam w nich będą narastały, nie pogłębiać, to jak najbardziej działamy, nie? Tutaj mhm. to jest właśnie bardzo fajne, że odchodzi się od takiego, wiesz, czekania, że a, bo jak będę tam, nie wiem, koło 30, to zacznę sobie dopiero tam z tymi bliznami mhm. walczyć. Po co? Po co? Są takie możliwości, to nie są jakieś bardzo drastyczne zabiegi, one są robione, wiesz, pod kontrolą i można zacząć już wtedy, kiedy ten problem wystąpił, żeby no, nie generować właśnie, tak jak wspomniałam, jakichś takich nieprzyjemnych, wiesz, odczuć, mhm. ojej, tu nie wyjdę na plażę, bo mam tu, coś się tam dzieje, nie? Mhm. Często tak młodych osób jest. Okej, okay. No to kiedy w takim razie, no bo jakby to, co powiedziałaś, z tego, co ja zrozumiałam, jakby dbam kiedy? O tę regularność, tak? Tak? To, jakby to jest kluczem, moje drogie panie, do tego, żeby tak. faktycznie ten młody wygląd zachować, żeby ta skóra wyglądała fajnie i świeżo. W porządku. Natomiast niestety przychodzi taki czas, kiedy pomimo wszelkich starań, pomimo zdrowego odżywiania, chodzenia spać, przychodzenia do profesjonalnych salonów po to, żeby nam tę skórę wsparto, przychodzi taki czas, że niestety ta zmarszczka jest i czy ją robimy dermapenem, czy czymkolwiek innym, nie bardzo się zmienia. Z twojego punktu widzenia, jako osoby z branży, kiedy jest czas na wypełniacze, bo jakby też mnóstwo kobiet nas ogląda i my tak mamy czasami, wiesz, że patrzymy na taką zmarszczkę naszą, która nas od dłuższego czasu wkurza. To są te lwie zmarszczki, tak zwane, tak? Czy tam, no nie wiem, te bruzdy tak, dokładnie. Tak, wargowo-nosowe. Tak. To kiedy teoretycznie jest ten czas, że jak już bardzo nam zależy, to możemy myśleć o wypełniaczach? Wiesz co, nie wiem, ja nie jestem w stanie tobie odpowiedzieć. To jest wtedy, kiedy nie poradziłaś, nie poradził sobie gabinet właśnie z tym problemem, o którym ty mówisz. Mhm. A ja nie znam takiej sytuacji, bo jakby jest tyle możliwości, tyle jest zabiegów, czy mhm. właśnie jest wiesz, wachlarz ogromny i akurat no, u mnie w gabinecie jest menu zabiegowe bardzo mocno rozbudowane i ja nie znam takiej konieczności, żeby klientka, która przychodzi regularnie, ma zalecone zabiegi i trzyma się faktycznie zaleceń kosmetologa w gabinecie tak. i regularnie korzysta z tych zaleceń i wykonuje te zabiegi w serii zaleconych,
nie ma takiej konieczności, żeby musiałaś zrobić wypełniacz. Mhm. Także nie jestem w stanie tobie odpowiedzieć kiedy. Jeżeli ktoś chce iść na skróty, no to jakby przed wykonaniem całej serii zabiegów, to wtedy. Jak ktoś chce iść na skróty, no ale umówmy się, wypełniacze są na chwilę. Mhm. No bo to wypełnisz, wiesz, organizm ci zaczyna wchłaniać te substancje muszą się zmetabolizować, czyli de facto obciążają ci trzustkę, wątrobę i inne organy, no i potem efekt nagle znika, a to nie do końca o to chodzi. Trochę chodzi o to, żeby naturalne nasze procesy wspierać, nie tylko właśnie tak jak wspominałam wcześniej, dietą, nawadnianiem, snem i tak dalej, ale żeby właśnie w gabinecie wspierać te procesy odbudowy kolagenu na tyle, żeby on sam na siebie zaczął pracować, żeby wiesz, w pewnym momencie ta lwia zmarszczka, ona naprawdę zaczyna się, wiesz, wygładzać, no bo nie wiem, pobudzamy ją właśnie, czy mezoterapią mikroigłową, czy radiofrekwencją mikroigłową, czyli mezoterapią połączoną z falą radiową, czy jakimiś innymi sposobami. Teraz bardzo fajne są na przykład stymulatory tkankowe, czyli igła, jest igła, ale jakby to są nasze naturalne, będące w naszym organizmie substancje, które wspomagają odbudowę, a nie jest to sztuczne wypełnienie. Ja troszkę tak mówię, no sceptycznie podchodzę do tego sztucznego wypełnienia, bo to jest naprawdę tylko na chwilę, nie? To jest, wiesz, jak z ćwiczeniami. Na chwilę sobie zbudujesz jakąś partię mięśniową, a co z tego, jak nie zbudujesz innej i ona nie wspiera, wiesz, całego kręgosłupa i tak dalej, no to... To zaraz zniknie i już się nie cieszysz efektem, nie? Nie ma nic. Organizm ludzki, jakby natury nie oszukasz. Organizm ludzki jest tak skonstruowany, że no nie możesz jakby pominąć jakiejś części, żeby ułożyć całość puzli. Ja nie ukrywam, że to z mojej strony było trochę pytanie podpucha, bo byłam ciekawa twojego zdania, bo rzeczywiście kobiety dzielą się na te, które z ogromną przyjemnością i zaangażowaniem korzystają z, nawet nie tylko z tych tam ulepszaczy w cudzysłowie, tak, wypełniaczy, ale też z botoksu, z kwasu hialuronowego, gdzie mówi się, że są to no, substancje naturalne poniekąd. Natomiast jest druga grupa kobiet, która mówi o tym, że dlatego widzisz, dlatego ja mam takie poczucie, z tym starzeć należy się z godnością. Przestań. Dokładnie, że zastanawiam się nad tym, wiesz, rzeczywiście, nie wiem, pani, która ma 50 lat czy 60 lat i nie ma zmarszczki ani jednej na czole, no może wyglądać co najmniej zastanawiająco, prawda? I teraz jakby ja próbuję ustalić granicę, której sama jeszcze nie wyznaczyłam, dlatego jakby też rozmawiam z tobą na ten temat. Wiesz, czy może pozwolić sobie na to, żeby gdzieś, że tak powiem, ta mimika była widoczna przez całe nasze życie, czy może jednak od czasu do czasu, wiesz, próbować sobie tam trochę zataić prawdę o swoim PESEL-u? Powiem tak, to jest twój wybór. Możesz iść naturalną drogą, w sensie naturalną, robić sobie fajne, inwazyjne nawet zabiegi w gabinecie i cały czas wspierać swoją naturalną urodę i tę jędrność skóry właśnie takimi zabiegami. Dosyć, no tak jak u mnie, na przykład w gabinecie inwazyjnymi robimy je jesienią i zimą, kiedy nie ma ekspozycji na słońce i one przynoszą super efekty i wtedy ta pani naprawdę ma 50 lat i czy 55 i nawet więcej, bo tacy ludzie też żyją, Olu, wiesz? Tak, tak, dziewczyny w moim wieku też żyją i w związku z tym one wyglądają dobrze, naturalnie, świeżo. Wiadomo, no widać, że jest ten wiek gdzieś tam wypisany, ale ja uważam, że to jest fajne, że to nie jest ten taki sztuczny efekt, wiesz, takiego totalnie płaskiego czoła, tej właśnie tego braku mimiki. No to akurat, no jeżeli komuś się to podoba, proszę bardzo. Droga otwarta, no dlaczego nie? Ja wolę inne sposoby, zdecydowanie. Wtedy wygląda dbanie, na przykład jeżeli przyjdzie do ciebie pani, która ma, nie wiem, botoks w czole i nici na przykład, tak? To nadal jako gabinet kosmetyczny jakby wspierasz takie panie i one nadal powinny jeszcze jakoś dbać o swoją skórę, czy to już jest na zasadzie zrobiłam botoks i mam luz? I tu jest, Ola, pytanie po prostu w punkt idealny. Jesteś przygotowana po prostu świetnie, bo to jest tak, panie zrobią sobie i panowie botoks, nici, kwas hialuronowy, wiesz, powypełnia się, a skóra nadal wygląda źle, bo te substancje nie mają wpływu na jakość naszej skóry, na gęstość, na właśnie blizny, na jej stopień nawilżenia. To nie ma kompletnie na to wpływu, to ma wpływ na rysy twarzy, na właśnie zmianę mimiki i tak dalej. Mówię, okej, jak ktoś ma ochotę, proszę bardzo. A poza tym są czasem takie sytuacje, gdzie no po prostu dla takiego lekkiego podkreślenia jak najbardziej ja jestem, nawet wręcz wysyłam takie panie, jak pytają o konsultację, to owszem, super, ale pamiętaj, zadbaj o skórę.
Bo to nie jest tak, że ty się powypełniasz, sobie powstrzykujesz różne rzeczy, a ta skóra będzie taka, wiesz, piękna. I bardzo często niestety widujemy takie osoby, które widać, że bardzo dużo zainwestowały w modelowanie, ale zapominają o tym, że no jednak ta skóra nie wygląda, nie? I jeżeli im z tym dobrze, dlaczego nie, proszę bardzo, ale ja jednak wolę, jak ktoś ma taką, wiesz, zdrową, promienną skórę, nawet bez względu na wiek, wiesz, czy masz 25 i też te problemy ze skórą się zdarzają, no bo też jest to przesuszenie takie właśnie wynikające z różnych czynników, czy wewnętrznych, czy zewnętrznych, ale jakby nie idźmy drogą na skróty, nie, tutaj w gabinecie, jakby w ogóle we wszystkim, co robimy w gabinecie kosmetycznym, to jest tak, że konsekwencja i ta regularność. Mhm. No tutaj no nie da się oszukać, nie? Okej, czyli jakby reasumując, drogie panie, to, że wypełnimy się tu i ówdzie, czy też wygładzimy, nie zwalnia nas z obowiązku dbania o nawilżenie naszej skóry. Dokładnie tak jest. Pięknie, dobrze. Wspomniałaś, Madziu, o zabiegach inwazyjnych i nieinwazyjnych. Jakie to są zabiegi inwazyjne? Bo jakby też rozumiem, że są one trochę bardziej skuteczne niż te nieinwazyjne. Nie są. To tak nie no jest. No to bardzo dobrze o tym mówimy, to wyjaśnię. To tak nie działa. Proszę. Właśnie o to chodzi, że jest taki mit, że jeżeli wiesz, już jest uszyta igła, czyli już jest przerwanie ciągłości naskórka, czyli już to jest zabieg inwazyjny, to on automatycznie będzie skuteczniejszy. No bo bolało. Bo bolało. I tutaj jest też klucz, że dużo osób myśli, że jeżeli boli, jeżeli wiesz, wychodzisz z gabinetu, taka wiesz, taka wymęczona, zmasakrowana, wiesz, ta skóra jest taka naprawdę no, mocno zużyta. To znaczy, że to zadziałało. A to tak wcale nie jest, bo bardzo często właśnie małymi kroczkami gdzieś tam dochodzimy sobie do takiego samego efektu, jak przy zabiegach takich bardzo mocno inwazyjnych. Mhm. Czyli na przykład, jeżeli robimy zabieg z igłą, robimy go ileś tam tygodni w serii, nie wiem, załóżmy karboksyterapię, czyli wtłaczanie dwutlenku węgla pod skórę w celu właśnie odbudowy, takiego spowodowania mini stanu zapalnego, żeby nasz organizm, wiesz, jakby zwalczył ten stan zapalny. On jest spowodowany czystym tlenem, także tutaj, wiesz, historia jest taka jakby naturalna, ale jest to zabieg inwazyjny. Ale jego trzeba wykonywać przez przynajmniej 10 tygodni, raz w tygodniu musisz dać się pokuć. Czy inwazyjność zabiegu mówimy inaczej? Czy o inwazyjności zabiegu mówimy wtedy, kiedy jest kontakt z igłą? To są inwazyjne zabiegi? Inwazyjne zabiegi to są takie, które naruszają ciągłość naskórka. Mhm. One są wtedy już zabiegami inwazyjnymi, ale czasem są zabiegi z użyciem na przykład czy wiesz, fali elektromagnetycznej, czy fali radiowej, czy w ogóle wiesz, jakiegoś czynnika zewnętrznego. Nie naruszamy ciągłości naskórka, a jednak jest to zabieg inwazyjny. Na przykład taki, wiesz, jest kilka takich zabiegów na rynku, których ja w gabinecie nie mam. Nie będę mówić jakie, ale jakby zostawiam to też pod rozwagę wielu osobom, że są to zabiegi, które tak do końca są niezbadane. W związku z tym my nie wiemy za 10 lat, wiesz, jak nasze kości na to zareagowały, na przykład, czy my otrzymując strzał daną wiązką, czy my nie jesteśmy przypadkiem narażone, wiesz, na jakieś konsekwencje w postaci właśnie, no nie wiem, uszkodzenia tkanki kostnej, tak? Także boję się zapytać nawet o jakim zabiegu. U mnie w gabinecie tego nie ma. Jest kilka takich technologii, które po prostu no, są technologiami teoretycznie wykonywanymi z rozsądkiem, ale no, nie do końca tak jest. Dlatego jakby też przy doborze urządzeń do gabinetu ja się bardzo mocno kieruję, wiesz, też zdrowym rozsądkiem, bo jakby rynek branży beauty, on się co tydzień jest coś nowego. Naprawdę, jakby tak dobrze popatrzeć, to co tydzień jest coś nowego na tych forach internetowych, aż kurczę, wow, moja koleżanka zrobiła sobie to, tamto, tu w tym gabinecie. To tak jest nie do końca, nie? Bo jakby też trzeba brać pod uwagę to, że nasza skóra nie wszystko przyjmie. To na chwilę jest efekt, na chwilę, wiesz, fajny jest wow, a kurczę, za 10 lat ja bym nie chciała, żeby, wiesz, ktoś mi, nie wiem, uszkodził jakieś, wiesz, wiązania w komórkach, tak? Także no, po co? Wszystko z głową, ostrożnie, właśnie nic na, tak jakby, wiesz, nic tak na szybko, na szybki efekt. Szybkie efekty to są, nie wiem, w kawiarni na przykład, tam masz szybki efekt. Bierzesz ciastko, zjesz ciastko, masz ciastko, rozumiesz? Tam jest szybki efekt. A jak zrobić, żeby zjeść i mieć? A to tak, to już jest inna sprawa. Jasne. Madziu, w takim razie skąd taki laik, osoba, która no, nie,
nie zajmuje się branżą beauty, tak? Tylko nie wiem, robi cokolwiek innego. Skąd ja mam wiedzieć, czy dany zabieg jest dla mnie dobry, czy nie jest dla mnie dobry, czy nie jest właśnie tak, że tak powiem, trudny, jeżeli chodzi o konsekwencje w przyszłości dla mnie, a jakiś inny zabieg będzie świetny, bo tak jak wspominałaś, wiesz, są te fale radiowe, czy tam cokolwiek innego, co wnika, tak, w ciebie. To jak osoby, które, wiesz, nie siedzą w branży, brzydko mówiąc, mają wiedzieć, czy to jest okej, czy nie jest okej? To jest trudna weryfikacja, dlatego że bardzo często panie kierują się na przykład, wiesz, tym, że koleżanka była, zapłaciła mało za to samo, co inna była i zapłaciła dużo, a efekt mają podobny. No właśnie. A to tak jest nie do końca, no bo wiesz, masz, ważne jest tak, certyfikacja urządzeń. Certyfikacja urządzeń, one muszą spełniać wszelkie normy, muszą być atestowane i tak dalej. To jest bardzo ważne, żeby sprawdzać, do jakiego gabinetu trafiasz. Masz prawo zapytać o to, wiesz, co to jest za urządzenie. Możesz sobie na ten temat poczytać w internecie, na temat tego danego urządzenia, bo umówmy się, w internecie nic nie jest tajemnicą obecnie. No samych endermologii przecież może być cała masa, oczywiście, prawda? Że tak, no oczywiście. I jakby jakość wykonania tej usługi, bo to, że ktoś ma, wiesz, sprzęt za kilkaset tysięcy złotych u siebie w gabinecie, to jeszcze nie znaczy, że umie dobrze wykonać ten zabieg. Dobór odpowiedniego zabiegu jest bardzo ważny, żeby, wiesz, no nie też trafić do gabinetu, który dobierze tobie zabieg, który jest odpowiedni właśnie dla ciebie, nie dla wszystkich. Bo nie ma czegoś takiego jak zabieg dobry dla wszystkich. Każdy indywidualnie powinien mieć dopasowany zabieg, najodpowiedniejszy dla swoich potrzeb. I tutaj jakby to wszystko jest ważne, żeby sprawdzić, do jakiego gabinetu trafiasz. Zobacz, czy jest czysto, wiesz, rozejrzyj się po kątach, zobacz, czy jest higienicznie. Czy w danym gabinecie, nie wiem, no, pedikir i mezoterapia mikroigłowa nie są robione na tym samym fotelu. Albo nie daj Boże jednocześnie, wiesz, obok siebie. No to są bardzo ważne czynniki. My na to nie zwracamy trochę uwagi. Często kierujemy się też ceną, my jako klienci, no bo ja też jestem klientką, tak? Nie zwracamy na to uwagi, a trochę szkoda, bo możemy sobie faktycznie, no, zaszkodzić. Tak? I to dotyczy zarówno jakichś drobnych zabiegów, jak i zabiegów jakichś takich mocno już aparaturowych, które, no, gdzieś kosztują też niemałe pieniądze, ale jakby ta cena też z czegoś wynika, nie? Natomiast wiesz, ja z doświadczenia też wiem, że rynek obfituje w przeróżne jakby gabinety wspierające urodę. I też jakby są osoby, które kupują tanie materiały, a bardzo podbijają cenę, bo w ten sposób też gabinet jest prestiżowy, prawda? Bo zapłacisz, nie wiem, 700 czy 800 zł za zabieg, a w innym zapłacisz tam 450. W związku z tym mój mózg, jako osoby absolutnie nie znającej się na tym temacie, mówi, kurczę, jeżeli ja zapłacę 700 zł, a tam 350, to oni mi na pewno zrobią fantastycznie. Rozumiesz? Mi chodzi o takie rzeczy, jakby w jaki sposób wyłapać, tak? Czy to, nie wiem, czy jakby na jakie kompetencje zwrócić uwagę, jak się jest obsługiwanym, tak? Czy te osoby faktycznie nie zrobią mi krzywdy? Bo wiesz, jakby wszystko mi mogą powiedzieć, nie? Że mi zrobi świetnie, oczywiście, bo akurat mają target do zrobienia. Jasne, oczywiście. Wiesz co, tutaj jest też takie pytanie, jakby wiadomo, każda sroka swój ogon chwali. Ja jestem bardzo dumna ze swojego gabinetu z tego względu, że jakby dbam o wszystko. Zarówno o kompetencje pracowników, ale też dbam o, wiesz, o czystość, o to, jak jesteś obsłużona, o jakość obsługi, o ten kontakt z klientem, że wiesz, do mnie można zadzwonić po zabiegu, dopytać. Oczywiście już podczas zabiegu masz wszystko wyjaśnione, wytłumaczone, właśnie jest ten wywiad, ta karta. No, to zabieg czasem, który gdzieś mógłby trwać, wiesz, 45 minut, u mnie trwa ponad godzinę, dlatego że jakby gdzieś tam jest ważny ten kontakt, nie? I dokładny wywiad, żeby nie dopasować czegoś, co nie będzie dla tej osoby odpowiednie. Nie ma chyba takiego, ja nie jestem w stanie doradzić klientom, do jakiego gabinetu mają iść. No muszą na wiele czynników trzeba zwrócić uwagę. Jasne, nie, ja nawet uwagę, tego nie wymagam tak naprawdę, bo wiadomo, że do twojego. Wiadomo, że do mnie. Natomiast tak jak wiesz, na co zwracać uwagę? Pierwsza rzecz, która z tego, co mówisz, mi się rzuca, to jest to, czy jak przychodzę do gabinetu i mówię, proszę pani, chciałabym mezoterapię, na przykład mikroigłową, to ja...
teraz już od dzisiaj w związku z tym oczekuję, że pani w danym gabinecie powie mi dobrze, pani Olu, natomiast najpierw bardzo proszę sobie usiądziemy, kawka, herbatka, kakao, tak? I porozmawiajmy, proszę mi opowiedzieć i najpierw ona ze mną zrobi wywiad. Tak. I dopiero wtedy, czyli nie do końca tutaj w twojej branży jest klient nasz pan, znaczy owszem pod kątem efektów, natomiast pod kątem doboru narzędzi to jednak... Tak, ty rządzisz w gabinecie. Mhm. Ty, czyli ty właściwie. Czyli ja. Czyli każda z dziewczyn, która pracuje u mnie w spa, wie, że one rządzą w gabinecie. Mhm. Na zasadzie takiej, że to ich wiedza, ich odpowiedzialność za tego danego klienta musi być wystarczająca i jakby wypełnić jego oczekiwania. Mhm. Ale czasem jest tak, że przychodzą panie, tak jak na przykład mówisz, czy panowie, i mówią, chcemy zoterapię mikroigłową. No bo wiesz, koleżanka tam sobie zrobiła, było super fajnie, nie? A my mówimy, a nie. Ale jak to nie? Ale ja mam pieniążki! Ale to nie szkodzi, ale to nie jest zabieg dla pani czy dla pana, nie? Mhm. Bardzo często mówimy w gabinecie nie, dlatego że fora internetowe, wiesz, doktor Google i tak dalej zawsze świetnie doradzają. Po czym się okazuje, że dany zabieg nie jest dla tej osoby odpowiedni i my, mając bardzo bogate menu zabiegowe, dopasowujemy na zasadzie, owszem, no ten zabieg byłby dla pani całkiem niezły, ale no mamy, wiesz, czerwiec, tak, no to w czerwcu pani tego nie zrobimy, zrobimy go na przykład u pani w październiku, okej, ale warto byłoby na przykład dzisiaj, czy w najbliższym czasie wykonać to i to, właśnie po to, żeby wzmocnić skórę, żeby ona była lepiej przygotowana na ten szok, który wywoła ten bardziej inwazyjny zabieg, na który dzisiaj przyszłaś i mniej w serii będzie trzeba wykonać tych zabiegów w przyszłości, jeżeli już teraz zaczniesz dbać o skórę. I wtedy jakby ta świadomość też rośnie i ona się buduje i ten klient zaczyna, wiesz, widzieć te efekty i kurczę, faktycznie i teraz to już nie jest mi potrzebna seria kilku tych zabiegów, na które tu przyszłam, tylko okazuje się, że po dwóch, trzech już ten efekt jest bardzo, bardzo satysfakcjonujący. Także mówienie nie w gabinecie jest bardzo ważne i bardzo często się odbywa. No, to nie jest nic jakby dla nas dziwnego, dla klientów owszem, ale jak to? Jakże nie? No nie. Ale zawsze, mówię, mając tak rozbudowane to menu zabiegowe, mogę zaproponować coś innego. Super. Drogie panie, czyli podsumowując, starzeć należy się z godnością, natomiast jak najbardziej staramy się wspierać naszą skórę, żeby opóźnić ów wydarzenie, czy też ów proces. Jeżeli chodzi o dobór gabinetów, to bardzo mocno zwracajcie uwagę przede wszystkim na to, czy aby osoba obsługująca Was jest wystarczająco dociekliwa w związku z tym, jaki zabieg chcecie zrobić i jaki jest Wasz obecny stan zdrowia. A druga sprawa, o której wspomniała Magda, to też zwracajcie uwagę, czy aby na pewno sprzęty mają certyfikację. Bo to też myślę, że jest bardzo istotne, bo mogą być sprzęty podróby tak zwane, prawda, które tej certyfikacji nie mają i mogą nam zrobić więcej krzywdy niż pożytku. Madziu, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Mam dla Ciebie prezent, kochana, od naszych partnerów. Także bardzo, bardzo uprzejmie proszę, zerknij, co tam masz pięknego. Śmiało możesz rwać papier. Cudownie, a cóż tutaj, może zacznę sobie od tego. Och, jaka cudowna nazwa, Grof. Tak. Bardzo lubię, super, świetnie. Aczkolwiek tutaj z tymi rzeczami to też pamiętajcie, że to wszystko trzeba sterylizować, prać i tak dalej, to pamiętaj, Olu? Tak, to jest, od razu powiem, żebyście Pani wiedziały, co to jest taka, nie wiem, gąbeczka, ściereczka bardziej, prawda, do demakijażu i tutaj... Pokażę, zaprezentuję. Bardzo dobrze. Firma Glow zapewnia, że nic poza wodą i ściereczką do demakijażu nie będzie nam już potrzebne. Bardzo cóż my to mamy? Wyjątkowy prezent dla Ciebie. Moja wyjątkowa kobieto. O, Ty, ja. O, świetnie. I to jest właśnie to, o czym mówiłyśmy, czyli... Tłuszcz. Dobry tłuszcz. Dobry tłuszcz, czyli kwasy jak najbardziej wewnętrznie zażywamy. Proszę bardzo. Masz jeszcze trochę tych kwasów, czyli oliwa. A proszę Państwa, ja naprawdę nie byłam wtajemniczona, co tutaj będę miała i że w ogóle gift jakiś dostanę, także to tutaj jakby, no widzicie, że tak powiem, no nie kłamałam. No nie? O, i to, co lubimy najbardziej w spa, świeczuszka. Budyń. Budynia też lubimy. Wszystko jak najbardziej lubimy. Dziękuję pięknie, Olu, bardzo, naprawdę. Było mi bardzo miło. Ja dziękuję. Miło.
Moi drodzy, moje drogie, a Was zapraszam oczywiście do komentowania, do zadawania pytań. Jestem przekonana, że Magda z przyjemnością odpowie na wszelkiego rodzaju pytania. Zapraszam Was do subskrypcji i do oglądania kolejnych wywiadów. Do zobaczenia.